dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj Krystian. Dzisiaj melduję się na bardzo ciekawym, bardzo interesującym boisku we Wiągu. Miejscowa Tęcza gra z Wisłą Mowę. Boisko bardzo fajne. Wkrótce wam pokażę coś. A dzisiaj na boisku nie jestem sam. Jest gość specjalny, członek zarządu Wisły Nowe, Przemek Balewski. Bardzo proszę. Dzień dobry, to ja. Tak, to jest ten zawodnik. Co tam, Przemku, w Wiśle? Powiedz, woda dopłynęła z Warszawy? Woda dopłynęła, aczkolwiek u nas atmosfera w drużynie już jest czysta. Zaczynamy praktycznie od początku. A, czyli tam jakąś oczyszczalnię macie, tak? Tak, mamy. I przy boisku, i przy Wiśle, także działamy, gramy. Młody, fajny zespół, lokalna. Tak, coś tam młodzież. Wspominałeś, że to średnie wieku tam jest ile? 12 tak, lat? Nie, 13. Prawie. Dzisiaj mamy około 18,75 średnia wieku, także młodzieżówka. Gracie z liderem, nie? Tak, jakby. Wiesz, w kolejce. Jakby nie patrzeć. Drużyna dobra, doświadczona, już parę sezonów w Serie B mają, także... U niektórych zawodników ma siwe włosy. Tak, się też siwy włos na jego skronie. Zresztą tutaj sędzia liniowy, no też ma swoje latka, tak, nie będziemy tutaj wypominać dojrzały. Ale myślę, że trzech sędziów ma większą średnią wieku niż nasz zespół, także takie jest to zespół prawdopodobnie. Czasami żarty się pojawiały, czy sędzia wytrzyma do końca. No, myślę, że na linii pół biedy, gorzej na główny, ale na linii da radę. Nie wiem, czy doświadczenie tutaj. Tak. Doświadczenie jest ponad wszystko tutaj. Wszystko. Pewnie. Czego my tutaj możemy się spodziewać na spotkaniu? Bo już pierwsze minuty, że tak powiem, trwają, no parę strzałów było w sumie i nie wiem, na czym stoimy. Po naszym zespole mogę się na pewno spodziewać zaangażowania. Tego to jestem pewny. Młodzieńczej fantazji? Też. Umiejętności nieraz może zabraknąć, ale na pewno, o ile powietrza w płucach starszy, to na pewno tutaj walka będzie. Na razie w miarę wyrównany jest mecz. A przypomnijmy tego, że w pierwszym meczu w ogóle Wisła przegrała, tak? Tak, w pierwszym przegraliśmy ze Zachem Przychowo. Też było widać, że zespół doświadczony, także no my zbieramy tutaj dopiero szlify. Pierwsze kroki robimy dla chłopaków. Jest to półrocze, ten sezon na naukę, no a później zobaczymy, co Bozia da. Także gramy, bawimy się tą piłką przede wszystkim, także... Jest fajnie, oby wszystko. Możemy obserwować. Tak. Obyg widzę całkiem pozytywnie odebrany przez ciebie. Tak, byłem tutaj też na pucharze jeszcze z czwartą ligą bodajże. I jest nawet plus, bo nie trzeba się przebierać w szatniach szkolnych, tylko jest budyneczek mały zrobiony. Także optymistycznie. Fajnie, że nawet o tych właśnie, każda drużyn, ktoś tam stara się, żeby od najniższych lig, żeby jak najlepiej też dla tych zespołów, dla tych zawodników było, że... Jakieś warunki mają. A jakiego wyniku się tutaj spodziewamy, jak typujesz? Chociaż to ciężko typować, no ale wiadomo. Właśnie. No ale pomóżmy się, żebyśmy mogli się potem rozliczyć. No, okej. Czy typuję remis ogólnie. Chciałbym, żeby Wisła wygrała, wiadomo, kibicuję zawsze całym sercem. Ale remis, biorę w ciemno, pierwsze punkty by były fajnie, w drugiej kolejce, także ja zobaczymy. Liczę, że dużo gramy wpadnie i liczę, nie wiem, 4-3. O, no tak jak Juventus z Napoli ostatnio, tak, że to wie. Szukam podobieństw, ale no, mamy czarne spodenki, Juventus ma też czarne z białym, więc jeżeli mamy szukać, to... No dobrze, to obserwujemy tak i jest. Zobaczymy jakiś komentarz. Oczywiście, jak najbardziej. No to jesteśmy po pierwszych 45 minutach. Tęcza prowadzi 1-0. Choć padły dwa gole dla nas również, dwa gole ale dla niestety, niestety sędzia odgwizdał raczej prawidłowe spalone, także przegrywamy. Mecz na miarę do klasy, tak. Sędzia w miarę, także... Nie wiem, czy się ze mną... Mecz walki, tak. Typowo. Ale nie tylko, bo ja mam takie wrażenie, tak, że tutaj zawodnicy, zwłaszcza waszej drużyny, no szukali na boisku pań lekkich kobyczajów. No, nie jeden urwał, no ale to jest, no tak jak wspomniałem... Ale nie znaleźli. Nie znaleźli. Tak jak wspomniałem, waleczny zespół, także... Nie, no młodość. Młodość, tak. Na tęczy z kolei doświadczenie, to chyba tak, widać, no nie? widać. Grają w dość prostą piłkę, prostopadłe podania, my niestety na to się łapiemy. No, 1-0 na razie, także mam nadzieję, że po przerwie będzie Nie, no się Wolek rozwiąże chyba, nie? No, chociaż... ja 1-1 obstawiałem, także gospodarze mają jeden. Aha, czyli teraz wasza kontra jakaś będzie 1-1. Będzie grało.
Nie wiem, czy ma to na wynik, może mieć wpływ fakt, że już słońce poszło sobie gdzieś? Tak, tak. Zaszło sobie gdzieś? Jedyna tęcza, jaka gdzieś będzie, to jedynie ta na boisku, myślę, generalnie, także... No z waszej perspektywy to raczej, żeby ten... Lepiej, żeby zaświeciło słońce. Tej tęczy nie było, nie? Tak, wolałbym, żeby zaświeciło słońce. No, może, może. Mamy 45 minut jeszcze, także... 45 minut. Będziemy trener oglądać, pewnie jakieś zmiany tak tutaj zrobi, także... Gramy dalej. A co byś zmienił? Ze swojej perspektywy, gdybyś tam stał po drugiej stronie? Na razie nic. No jest napastnik, który bardzo pokazał się w jednym z sparingów, gdzie popisał się klasycznym hat-trickiem Michał Lisa. Widzę, że się dość intensywnie rozgrzewa. Mamy też bardzo doświadczonego Radosława Golickiego. Jeszcze tak województwo go nie zna, ale któż myślę, to że jest? Pozna. To on się rozgrzewa intensywnie w kurce. Myślę, że warto ale pokazać. Ale jaką rolę pełni? To jest napastnik. Fakt, że może na kwadrans, ale myślę, że swoim doświadczeniem może skrzywdzić rywala. Także myślę, że to może być to. A, czyli takie, no dobrze, zobaczymy. Czy zobaczymy. Czarny koń. Tak, tak, tak. No. Wejście smoka może będzie. Dobrze, to czekamy na drugą połowę i tak zobaczymy, jest. Co się tam będzie. Zapraszamy. To jesteśmy już po drugiej połowie. Wynik 2-0 dla gospodarzy. Niestety. Niestety. I jak podsumujemy to spotkanie? Rozczarowanie czy niedosyt? Niedosyt. Przede wszystkim niedosyt, bo zagraliśmy fajne spotkanie. Szczególnie druga połowa mi się podobała. W poprzednim meczu drugą połowę właśnie zagraliśmy słabiej. Teraz myślę, że była lepsza. Mieliśmy swoje sytuacje. Sędzia, myślę, że z dwóch sytuacji w polu karnym, które miały miejsce, z jednej mógł na pewno rzut karny podyktować. To by zmieniło mecz. Mój wynik by wszedł między innymi dzięki temu. Mógłby wejść. Tak, no a bramka na 2-0, no, cały czas cisnęliśmy. Goście zrobili jedno podanie i wyszedł zawodnik sam na sam, strzelił. W 93 minucie, bo 3 minuty doliczone i po meczu. Szkoda, znaczy jestem zbudowany tym, że wyglądamy coraz lepiej. Mimo, że to dopiero drugi mecz, no ale za walory artystyczne punkt już nie dostaje. Trzeba też strzelać i... Czyli co, piłkarze dostaną po premii po prostu? Nie będzie premii. Oj, myślę, że nie, myślę, że będzie trudno. Po takim meczu to muszą zacząć punktować chłopaki. Nie no, no... Szału nie było, no, z mojej perspektywy, no, obiektywnie patrząc. Nie, nie było, no to jest to, co powiedziałem na początku. Jest młody zespół, nowy projekt, bo tak ładnie to brzmi, że jest projekt, także spokojnie, jesteśmy wszyscy spokojni, gramy, robimy swoje. Sędziego będziemy krytykować, że był słaby? Nie będziemy, no nie wpływa. Nie. Chyba. Mógł być lepszy, ale nie było tragedii. Mógł być lepszy, no nie wypaczył wyniku. Nie wypaczył, także... Musimy strzelać to, co mamy okazję, trochę lepiej w obronie i będzie dobrze. No i będzie dobrze. To tak właściwie jest. Z naszej strony to wszystko. Tak. Zapraszam w sobotę, gramy wielkie derby ze Zrywem Wielki Lubień, także zapraszam do nowego, godzina 16. Jak ktoś nie ma co robić, to jak najbardziej. Tak. Oczywiście na meczu tęczy też zapraszam. Zapraszamy, bo to nie tak, jest bo tak, Serie B, zwana 8 Ligą Mistrzów, jak wiemy, to są zawody niepodrabialne, także zapraszamy. Tak, tak. Warto. Więcej na pewno walki i zaangażowania niż w ostatnim meczu reprezentacji w Słowenii zobaczycie, także zapraszamy. No i tyle, no to dziękujemy wszystkim za uwagę i do następnego meczu. Dzięki, do zobaczenia. Cześć.